Ukrywałam się pod twoją podłogą przez długi czas, od kiedy powiedziałeś mi, że mnie kochasz. Co? Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w nowej serii na tym kanale, tym razem z grą nazwiem Menhraflessia Flowering Abyss, czyli remake Menhraflessii, którą nagrywałem kilka lat temu. Gra posiada pełen voice acting, więc tutaj raczej zalecam oglądanie jej w słuchawkach, no chyba że chcecie dziwne spojrzenia ludzi dookoła was, bo gra będzie miała naprawdę ciężkie tematy i sceny. I z tego też powodu, żeby uniknąć problemów, raczej polecam ją ludziom dojrzałym. Gra oczywiście została zrobiona przez grupę Sharon i możecie zakupić ją na Steamie za ileś tam złoty po japońsku, ale jeżeli chcecie angielskie tłumaczenie, to możecie pobrać je za darmo w wersji fanowskiej ze strony itch.io. Link oczywiście do tłumaczenia będzie w opisie. Z racji tego, że gra posiada pełen voice acting, postaram się tłumaczyć kwestie dopiero po tym, jak postacie je wypowiedzą, przez co film może się troszeczkę dłużyć. Ale dobra, nie ma sensu tego intro bardziej przedłużać, więc zaczynajmy. Uwaga, ta gra zawiera groteskowe sceny i tak dalej, i tak dalej. Ta historia jest pracą fikcji, wszelkie podobieństwa do czegokolwiek są przypadkowe. Słyszę dźwięk wiatru. Czy to jest z zewnątrz? Czy nareszcie się wydostałem? Otwórz swoje oczy. Widzisz? Czy niebo nie jest piękne? Nad polem kwiatowym przede mną ciągnie się niebieskie niebo. Czy to nie jest piękny świat? Ten świat jest taki piękny. Ten kwiatowy ogród został przez kogoś zasadzony. Każdy z tych kwiatów. One mogą być dla ciebie, albo mogą być dla mnie.
あるいは他の誰か。ここにいない誰かへつなぐものなのかもね。Albo być może są dla kogoś innego. Kogoś, kogo nawet tutaj nie ma. あなたも花を育ててみるといいわ。Ty również powinieneś zasadzić jakieś kwiaty. この花の種は育て主によって全く違う花を咲かせるの。Kwiaty mogą zakwitnąć zupełnie inaczej, zależnie od tego, jaka osoba się nimi zajmuje. To jest nawiązanie do ludzi. あなたが育てた花はどんな色をしているのでしょうね。Zastanawiam się, w jakim kolorze będą twoje kwiaty. Jesteśmy takimi egoistycznymi istotami bez serca. Popełniamy wiele grzechów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wiemy, że przemoc rani innych. Wiemy, że okrutne słowa ranią innych. Wiemy o tym, a pomimo to udajemy, że tak nie jest. Tym bardziej grzeszymy i usprawiedliwiamy nasze czyny, tym bardziej się do tego przyzwyczajamy. Czujemy się jak ofiary. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie jest święty, również. Jesteśmy takimi egoistycznymi kreaturami. Ale ty już o tym wiesz, czyż nie? Żyjemy w świecie, gdzie nawet słowa kocham cię są całkowicie pokręcone. Co za okrutny, irracjonalny świat. Nie ma zbyt wielu rzeczy, które mogę o sobie powiedzieć. Nie mam marzeń, nie mam nadziei, nie mam pieniędzy, ani mocy, ani talentu, ani rodziny, przyjaciół, ani ukochanej. Ja jestem po prostu typowym, nudnym kolesiem. Wracam do domu tą samą drogą co zawsze. O czym ja będę myślał, idąc tam jutro? Z pewnością jutro będzie lepsze niż dziś, ale tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek zmieni się na lepsze. Tak po prostu wygląda moje życie. Nic się nigdy nie zmienia. Mam nadzieję, że coś kiedyś przerwie tę monotonię, ale nic się nigdy nie stało. Za każdym razem tutaj jest pustka. Idę dalej w ciszy. Mój dom nie jest już daleko i zaczynam robić się śpiący. Ja nadal idę przed siebie, do czasu aż coś zauważam. Patrzę w dół i zauważam kwiat przy mojej stopie. To jest młody kwiat, który jeszcze w pełni nie zakwitł. Zupełnie tak jak ja. Ja jestem po prostu nikim, który jeszcze niczego nie osiągnął. Po prostu życie, które krąży w tej z powrotem po tej samej ścieżce. A co do tego kwiatu? On zupełnie tak jak ja, obawia się zakwitnąć w pełni. Ten kwiat wygląda na... Weźmiemy jaśmin, pójdziemy po kolei, tak jak kiedyś. Jaśmin. Te kwiaty posiadają zmysłowy zapach i piękno, z łatwością zauraczając tych, którzy je zobaczą. Ale na końcu ich ścieżki w chwale, ostatecznie, one zakwitają w kwiaty wypełnione prawdziwą miłością. Sharon prezentuje. Matsuri Yasmin. Ta dziewczyna pełna radości.
skrywająca ciemność w swojej piersi. Uwodząca cię. Niech zakwitnie twój ukochany kwiat. Klasa jest głośna jak zwykle. Atmosfera w klasie i ogłuszający śmiech moich kolegów z klasy są takie jak zwykle. To jest spokojny świat, nic nie jest nadzwyczajne. A co do mnie, ja po prostu przechodzę przez mój typowy dzień. Siedziałem sobie przy ławce, wyglądałem na zewnątrz, podpierając moją brodę dłonią. Hej, 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 Itaro, czy ty mówiłeś poważnie? Hej, nie udawaj głupiego. Jestem ciekawa i przybyłam całą tę drogę, żeby cię zapytać. Przed chwilą usłyszałam, jak rozmawiasz z Yukimaru. Słyszałam na własne uszy. Jestem pewna. Rozmawialiście o typie dziewczyny, którą lubisz, prawda? Hej, nie udawaj głupiego. Jeżeli będziesz cicho, to zapytam Yukimaru zamiast ciebie. Myślę, że powiedziałeś, że lubisz mądre, energetyczne i atletyczne dziewczyny, prawda? No bo widzisz, no wiesz, doskonale wiesz, do czego zmierzam, prawda? Hej, spójrz tutaj. Nie patrz w przeciwną stronę. Boku da yo, boku. Boku nante sugoi genki da yo. Akarui shi, aisu mo ii shi. Kimi no risou to pittari zan. A co ze mną? Ja mam mnóstwo energii. Jestem mądra i atletyczna również. Jestem dla ciebie idealna, prawda? Sonna no, boku igai ni inai zan. Kto inny byłby lepszy ode mnie? Jak możesz być taki ślepy, żeby nie zauważyć takiej okazji? Ach. Ta dziewczyna nazywa się Matsuri. Jest moją koleżanką z klasy. Skoro o niej mowa... My byliśmy w tej samej klasie przez cały ten czas, ale my się praktycznie nie znamy. Być może rozmawialiśmy parę razy. Innymi słowy, praktycznie jesteśmy dla siebie nieznajomymi. Szczerze nazwałbym to niespodziewanym, żeby taka dziewczyna jak ona się do mnie odezwała. Nie, co to? Nande musi suru no? Hidoi yo! Hej, nie ignoruj mnie. Dlaczego mnie ignorujesz? Och, rozumiem. Czy to możliwe, że ty mnie nie lubisz, Itaro? Zamknij się, świnio, albo to nie tak. Czemu te opcje muszą być takie ekstremalne?
To nie tak. Hej, o co chodzi? Dlaczego nie jesteś podekscytowany? Itaro, ty głupku. Ale czekaj, Itaro, ty nie masz dziewczyny, prawda? Jesteś teraz singlem, nie? W takim razie idealnie. Co ty na to, żeby umówić się ze mną? Jestem pewna, że będziemy się razem świetnie bawić każdego dnia. No co? Myślisz, że mówię to na spontana? Bądź spokojny. Jestem całkowicie poważna. Nie, dzięki, albo czy jesteś gotowa, żeby być moją niewolnicą? Wiecie co? Spróbuję tego z ciekawości. What? Absolutnie. Zrobię wszystko dla mojego ukochanego Itaro. Od dzisiaj będę twoją... Och, czego ty wymagasz od kobiety? Itaro, masz taki zbereźny umysł. Bu, co jest z tobą nie tak? Dlaczego musisz być taki nudny? Och, a może w ogóle nie interesuje cię miłość? Itaro, ty głupi kretynie. Tak bardzo się staram, żeby z tobą porozmawiać. Jeżeli dalej będziesz tak robił, to nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Ale ja jestem tobą zainteresowana, więc może. Mam na myśli, ja nie zrobię ci nic złego jak zabawa twoimi uczuciami, ani nic z tych rzeczy. No dalej, bylibyśmy idealni, prawda? Myślę, że dobrze byśmy się ze sobą czuli. Lubimy te same rzeczy. Definitywnie jesteśmy kompatybilni. Och, mam pomysł. Co ty na to? Możemy spróbować z okresem próbnym. Tylko na jeden tydzień. Zrobimy sobie okres próbny. Wtedy możemy zobaczyć, jak się ze sobą czujemy. I to będzie dobra praktyka, w razie gdybyśmy naprawdę mieli być razem. Och, tylko żartuję. Być może nie lubisz takich rzeczy, ale ja jestem poważna. Ach, jak mogę sprawić, żebyś zrozumiał, jak się czuję? Och, wiem. Itaro-kun, ashita hima shite nai? Hora, ashita no jugyo te sa, kozenchuu dake desho? Itaro, czy jesteś jutro wolny? Zobacz, jutro mamy lekcję tylko rano, widzisz? Sore de, yokatta ra nan da kedo, boku to otameshi deito shite minai kai?
Więc pomyślałam, że może moglibyśmy pójść na randkę jutro. To nadal będzie tylko próbna. Of, co z tą twarzą? Sprawiasz, że to takie oczywiste, że nie chcesz tego robić. Ale nie musisz wyglądać na tak obrzydzonego. To tylko jeden dzień. Tylko jeden dzień, dobrze? I to tylko na próbę. Nie robimy tego na poważnie. Proszę, proszę, proszę. Daj mi jedną szansę. Tylko jedną szansę. Pewnie. To może być coś, co zrobimy tylko raz. Och, racja. Ale to byłoby dla mnie jak spełnienie marzeń. I byłabym ci naprawdę wdzięczna. Pewnie. Naprawdę? W porządku. Dziękuję ci bardzo, Itaro. Obiecujesz? Uso tsuitara iya dakara ne. Ja, mata ashita. Bye bye. Nie lubię być wystawiana. Do zobaczenia jutro. Bye bye. Ale ona uroczo się żegna. Więc... jakoś zostałem wciągnięty w randkę z Matsuri. Czuję lekkie poczucie winy, kiedy widzę, jak ona się cieszy. Nawet jeżeli zgodziłem się tylko na spontana. Mam wrażenie, że ona za bardzo naciskała, ale co zrobione, to zrobione. W każdym razie, muszę wytrzymać tylko przez jeden dzień. Zobaczyłem, jak Matsuri radośnie opuszcza klasę, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak się czuje. A w ogóle to taka ciekawostka, bo nie wiem, czy poznajecie po głosie, ale osoba, która podkładała głos Matsuri Yasmin, podkładała go również dla Ren Ryugo z Higurashi. Fiu. To był naprawdę ciężki dzień. A co do tego dlaczego? Cóż, to prawdopodobnie z powodu Matsuri. Nie wiem dlaczego, ale ona umówiła się ze mną na randkę. I jutro znowu będę musiał ją widzieć. Ach. Matsuri prawdopodobnie ponownie spróbuje się ze mną umówić. Mam nadzieję, że wkrótce się podda. Nie lubię dziewczyn, które są takie bezpośrednie. Matsuri musi być do tego przyzwyczajona, że inni faceci zapraszają ją na randkę. Ona wygląda zbyt niewinnie, żeby sama to robiła. To tak jakby mężczyźni i kobiety zamienili się dzisiaj miejscami. Nieważne. Jestem pewien, że wkrótce się mną znudzi i oboje o tym zapomnimy. Szczerze mówiąc, dobrze by było mieć dziewczynę, która patrzy tylko na mnie. Niewinną dziewczynę, która jest lojalna i nigdy nie patrzy na innych facetów. Czy to nie byłoby wspaniałe móc spędzić czas z taką dziewczyną? Ha. Myślałem o tym mocno, a teraz czuję się śpiący. Udało mi się obejrzeć tej nocy moje ulubione późne show, więc mogę iść spać. Ha? Co to za dziwne uczucie? Coś jest nie tak. Spokojem wszystko dobrze. To po prostu... jakby to wyjaśnić? Atmosfera jest dziwna. Czy ktoś mnie obserwuje? Wyczuwam czyjeś spojrzenie. Nie słyszę niczego nadzwyczajnego. Nie sądzę, bym był w stanie odkryć, co to było.
Prawdopodobnie mi się zdawało, nie ma sensu się tym martwić. Otarłem moje śpiące oczka i położyłem się pod kołderkę. Menheraflesia Matsuri Yasmin. Oho, co się dzieje? Jest tak ciemno. Obserwuję jego dom. Nie ma żadnego światła. Być może to jest trochę dziwne, żeby dziewczyna była sama nocą. A co do tego, co naprawdę chcę wiedzieć. Jaki jesteś? Z kim mieszkasz? Co robisz w wolnym czasie? W każdym razie, cieszę się, że wiem, gdzie mieszkasz. To jest główna rzecz, której chciałam się dowiedzieć tej nocy. Creepy. Och, co to? Itaro, to jest twój dom, prawda? Twoich rodziców tutaj nie ma. Prawdopodobnie mieszkasz sam. Musi być ku temu jakiś powód, ale nie znam cię wystarczająco dobrze, żeby spekulować dlaczego. Musisz przechodzić przez naprawdę wiele. Czy mogę ci jakoś pomóc? Chcę ci pomóc, Itaro. Zrobię dla ciebie wszystko. Wszystko, co tylko mogę. Zrobię to. Więc, Itaro... Zastanawiam się, czy zrobiłbyś to samo dla mnie. I mamy kolejny rozdział. Kwiat zaczyna wyrastać. Więc w końcu nadszedł ten dzień. Dzisiaj mam randkę z Matsuri. Randkę, której nigdy nawet nie chciałem. Ona była nie do zniesienia nawet w szkole, a teraz muszę wytrzymać z nią przez cały dzień. W takiej sytuacji reszta tego dnia prawdopodobnie potwornie będzie się ciągnęła. Jak tylko randka się zaczęła, Matsuri zaczęła ciągnąć mnie po różnych miejscach. Jakim cudem Matsuri ma nadal energię? Ach, jestem taki zmęczony. Naprawdę potrzebuję, żeby ta randka skończyła się tak szybko, jak to możliwe. Hej, Itaro! Czy widziałeś to show ostatniej nocy? Widziałeś je? Było naprawdę interesujące. Ignoruj? No dalej, Itaro. To jest nudne, kiedy po prostu patrzysz tak w podłogę. Och, byłeś zmęczony już od dłuższego czasu, prawda? Czy tak bardzo nie mogłeś doczekać się naszej randki, że nie mogłeś spać? Całkowicie cię rozumiem, Itaro. Ja również siedziałam do późna. Pobawmy się jeszcze, dobra? Złapmy się za ręce. Doskonale wiem, że mi odmówisz, jeżeli cię tylko zapytam, więc po prostu cię złapię. Och, o co chodzi? Czy tobie to nie przeszkadza, Itaro?
Być może w sekrecie to lubisz. To jest to, prawda? Rozumiem, Itaro. Ty jesteś tsundere, prawda? Więc ty tak naprawdę mnie lubisz, ale jesteś za bardzo nerwowy, żeby to przyznać. To jest takie urocze. Itaro, czy ty nadal mnie nienawidzisz? Ty mnie nie nienawidzisz, prawda? Albo przynajmniej, czy lubisz mnie chociaż odrobinę? Gdyby tak nie było, to nie poszedłbyś ze mną dzisiaj na tę randkę. No cóż, ona ma rację w pewnej kwestii. Jest pewien powód, dla którego poszedłem na tę randkę dzisiaj, chociaż to nie do końca to, o czym ona myśli. Nie poszedłbym na tę randkę, gdyby ona tak bardzo nie nalegała na to wszystko. Och, w takim razie niczego mi nie mówisz, ponieważ tak naprawdę mnie lubisz. Wow, ty naprawdę nie jesteś szczery. Myślę, że może powinniśmy naprawdę być ze sobą. Czy to nie jest cud, że się wzajemnie lubimy? I guess. Ty mówisz prawdę, prawda? Tak się cieszę. Naprawdę myślałam, że mnie nie lubisz. W takim razie, dziękuję raz jeszcze, Itaro. Och, ta soda z kremem jest taka dobra. W słoneczny dzień taki jak ten, nic nie pokona zimnego napoju na tarasie w kawiarni. O, Itaro-kun wa kohi float ni shitan da. Nanka oishisou da ne. Hitokuchi chōdai. Och, Itaro, ty wybrałeś coffee float. To wygląda przepysznie. Daj mi łyka. Proszę. Ach. Czekaj, to jest... Zappari suru! Koko no harare ga haitteru nda. Mizurashii ne. Ale przepyszne. Myślę, że tam nadal jest trochę lodu w środku. To trochę dziwne. Wygląda na to, że Matsuri w ogóle się tym nie przejmowała. Czy pośredni pocałunek jest dla niej normalny? Ona w ogóle się nie waha. Ona musi być szalona. Czuję się, jakbym teraz śniła. Nie mogę uwierzyć, że jestem z tobą na randce. Na początku byłeś dla mnie trochę chłodny, ale otworzyłeś się dla mnie, prawda?
Moskoste. Bukunokoto. Antoni skinin natte kureta. Da to stara uresui na. Czy to możliwe, że naprawdę mnie lubisz? Jeżeli tak, to naprawdę się cieszę. O nie, nie rób takiej miny. Nie musisz wyglądać na takiego złego. Czy ty kiedykolwiek umówiłeś się z kimś innym niż ja, Itaro? Nie bardzo. Czyżby? A więc nie jesteś przyzwyczajony do przebywania z dziewczynami, prawda? Ja potrafię odkryć wszystko. Przy mnie nie ma sensu kłamać. O nie, być może myślisz, że jestem za bardzo otwarta na związek. Być może byłam z większą ilością chłopaków niż ty z dziewczynami, ale... Czy ty nie wiesz, że moje uczucia wobec ciebie są prawdziwe? To jest najlepsza randka, na której kiedykolwiek byłam. Ja nie kłamię, wiesz? Dlaczego? Być może dlatego, że jestem tutaj z tobą. Być może jesteś dla mnie wyjątkowy. Nie powinnam mówić więcej niż to. Zaraz pomyślisz, że jestem dziewczyną pełną pasji. Och, dobrze. Myślałam, że to zły pomysł, ponieważ lubisz mądre, energetyczne i atletyczne dziewczyny. Powiedziałem to Yukimaru, ale to jest po prostu to, co mówię moim znajomym. Ja naprawdę preferuję dziewczyny lojalne i pełne pasji. Ja chcę kogoś, kto jest mi oddany i kocha mnie całą duszą. Co najważniejsze, będę wiedział na pewno, że nigdy nie zdradzi mnie z innym facetem. Nie mogę ukrywać tego, czego poszukuję w dziewczynie, jeżeli później naprawdę mam mieć dziewczynę. Powinienem być z Matsuri szczery. Właściwie, ja lubię dziewczyny pełne pasji. Och, a więc to właśnie to lubisz. Cóż, to dobrze. Zobaczyłem, jak ekspresja Matsuri się poprawiła po tym, jak usłyszała moje słowa. Nie, ona od samego początku była szczęśliwa. To wygląda jakby... Nie jestem pewien. Tak jakby naprawdę była szczęśliwa. Tak jakby maska, która ukrywała jej prawdziwe uczucia, została zdjęta. Czy ona również ma problemy? Powinienem ją kiedyś o to zapytać, jeżeli chcę poznać ją lepiej. Powinniśmy udać się na kolejną randkę. Co powiesz na zoo?
albo coś bardziej romantycznego jak akwarium. Dlaczego akwarium jest bardziej romantyczne od zoo? Nie rozumiem. Och, ale park rozrywki również byłby super. Albo może nie. To być może jest trochę dziecinne, żeby licealiści tacy jak my tam poszli. Czemu? Ja bym poszedł. Ja tak naprawdę nigdy nie byłam w żadnych z tych standardowych miejsc na randkę, więc jestem trochę ciekawa. Po tym jak to powiedziała, Matsuri wyglądała na smutną. Nie spodziewałem się tego, że ona nigdy nie była w żadnych z tych standardowych miejsc na randkę. Czy jej poprzedni partnerzy jej tam nie zabierali? Jeżeli tak... Możemy tam pójść, kiedy tylko zechcesz. To będzie dobra opcja. Naprawdę? Pójdziesz? Och, tak się cieszę. Dziękuję. Matsuri się uśmiechnęła. Tak jakby całe napięcie, które się w niej budowało, uciekło. Być może czuła się zrelaksowana. Być może ona wygląda na taką beztroską, ale jestem w stanie zauważyć, że ma sporo problemów na głowie. Nieważne, dokąd się udamy. Nie mogę się doczekać, aż stworzymy kolejne nowe wspomnienia razem, Itaro. O, to takie słodkie. Ta dziewczyna, ona jest nie do zatrzymania. Być może trochę za bardzo ją rozpuściłem. Słońce już powoli zaszło i zrobiło się ciemno. To oznacza, że moja pierwsza i jedyna randka z Matsuri miała się zakończyć. Mieliśmy się rozstać około zmierzchu, ale czas zleciał w mgnieniu oka. Zanim się obejrzałem, była już noc. Matsuri jest ładną dziewczyną. Nie mogę pozwolić, żeby wracała sama po ciemku. Więc zdecydowałem się ją odprowadzić do domu. Koniec końców jestem mężczyzną. Powinienem jej czasem pokazać moją męską stronę. Dziękuję, że odprowadziłeś mnie do domu, Itaro. Tak świetnie się dzisiaj bawiłam. Ale to już koniec, prawda? Ten dzień zleciał tak szybko. Będzie mi ciebie brakowało. A co do tego, co powiedziałeś wcześniej? Czy naprawdę chcesz spotkać się ponownie? Oczywiście. Jej, dziękuję ci. Kocham cię, Itaro. Proszę, pozostańmy już razem. Zobaczymy się jutro w szkole. Nie mogę się doczekać, aż cię znowu zobaczę. Matsuri odeszła z podskokiem w swoim kroku.
Ale wtedy nagle się zatrzymała i odwróciła w moją stronę. Ale wtedy... Itaro, dziękuję ci za dzisiaj. Kocham cię, Itaro. Do zobaczenia jutro. Bye bye. Ona była daleko ode mnie i żwawo wymachiwała swoją ręką. Ja do niej wymachiwałem tak samo szybko. Uśmiechając się tak jak teraz, to było śmieszne, że byłem taki uparty. Wymachiwałem do Matsuri, aż przestałem ją widzieć. No cóż, to było dość zabawne. Nauczyłem się dzisiaj naprawdę wiele o Matsuri, będąc z nią cały dzień. Ku mojemu zaskoczeniu, naprzeciw temu, co myślałem pierwotnie, ona jest to naprawdę szczerą i miłą dziewczyną. I ta ekspresja, którą pokazała mi wcześniej, ona utkwiła w mojej głowie. Trochę się o nią martwię. Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek nadejdzie dzień, kiedy będę uważał Matsuri za uroczą. Szczerze mówiąc, zaczynam się czuć do niej przyciągany. Menhraflesia, Matsuri Yasmin. To był kolejny zajmujący dzień. Słyszę dźwięk bzyczenia z mojego łóżka. To prawdopodobnie Matsuri. Ona wydzwaniała i pisała do mnie non-stop, od kiedy zaczęliśmy chodzić. Czasami dostaję 10 wiadomości na godzinę. To w sumie nie jest tak dużo, tak szczerze mówiąc. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek przedtem mój telefon był taki głośny. Oto kilka przykładów tego, co mi wysyła. Martwię się o ciebie, Itaro. Czy wszystko dobrze? Czy żyjesz? Co teraz robisz? I większość moich wiadomości jest od... Dlaczego czuję się tak nieswojo? Czy to zachowanie jest niebezpieczne? Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek dawał telefon Matsuri. A pomimo to, Matsuri w kółko się ze mną kontaktuje, prawdopodobnie dlatego, że zależy jej na tej relacji. Jestem trochę ciekawy, skąd wzięła mój telefon. To prawdopodobnie nic istotnego. Pewnie zdobyła go od Yukimaru czy coś. Dlaczego to ma znaczenie? Matsuri. Być może trochę źle cię rozumiałem. Racja, były te żarty z okresem próbnym i niewolnictwem i w ogóle, ale... Ostatecznie, teraz naprawdę jesteśmy razem. Ciężko jest mi odwrócić wzrok od uśmiechu Matsuri. Nawet kiedy jem albo biorę kąpiel, cały czas o niej myślę. Czy to znaczy, że jestem w niej zauroczony? Co to za uczucie? Czy ona naprawdę mi się podoba? Albo może jestem po prostu nastolatkiem i to uczucie niedługo mi minie? Jestem w tym domu sam, więc nie powinienem się martwić, że ktokolwiek mnie zobaczy. Czuję się trochę w nastroju, więc może się trochę zabawię, zanim pójdę spać. Oho. I do not wish to be horny anymore. I just wish to be happy. Itaro. Uch. Itaro, kocham cię, kocham cię.
Lekcje się skończyły, jest popołudnie. Myślałem, że zobaczę Matsuri tego poranka, ale nic się nie wydarzyło. Pomimo tego, że tak bardzo poniosło mnie ostatniej nocy i zrobiłem coś za zamkniętymi drzwiami. Nie mogę przestać o niej myśleć. Cóż, powinienem wracać do domu. Kiedy tylko położyłem rękę na mojej torbie, zawołała mnie Matsuri. Hej, Itaro! Chodźmy do domu razem. Martwisz się, że zobaczą nas inni ludzie. Nie przejmuj się. Chodzimy ze sobą, więc jest w porządku. Och, rozumiem. Byłeś naprawdę zajęty dzisiaj, więc jesteś smutny, ha? O, jesteś taki uroczy, Itaro. Ale tę stronę ciebie również lubię. Cóż, ona ma rację. Było mi trochę smutno, że nie przyszła do mnie wcześniej dzisiaj, biorąc pod uwagę to, jaka bywa bezpośrednia. To jest trochę zawstydzające, kiedy o tym myślę. Być może jej pojawienie się teraz było krytyczną częścią jej planu, żeby zdobyć moją uwagę. Cholera, rozgrywanie tych miłosnych gier sprawia, że kręci mi się w głowie. W każdym razie, opuściłem szkołę z Matsuri. Jesteśmy tylko we dwójkę, specjalny czas, w którym nikt nam nie przeszkodzi. To tak jakbyśmy naprawdę byli w związku. No cóż, jesteśmy. Och, Itaro, ten smartfon, on wygląda jak najnowszy model. Wygląda na naprawdę zaawansowaną technologię. No cóż, ja nadal używam telefonu z klapką. Powinnam go kiedyś zmienić. Telefony z klapką były naprawdę fajne akurat. Dbasz o rzeczy, aż się zniszczą i będą bezużyteczne. Ludzie są tacy sami. Dbasz o nich, aż ostatecznie. Oni się niszczą, również. Och, hej, coś nie tak. Wyglądasz na przestraszonego. Tu jest właśnie ciekawe, bo ona chyba chciała powiedzieć, że go kocha, ale w ostatniej chwili się powstrzymała. Ale nie jestem pewien. Czy ty lubisz słodycze? Właśnie o tym myślałam. Pójdźmy później do cukierni. Znam jedną, która jest naprawdę dobra. Chcę spotkać się z moim słodkim światem. Albo i nie? Hej, myślałam, że powiedziałeś, że mnie lubisz. Doskonale wiesz, jak się czuję.
気持ちなんてお見通しってわけ。バレちゃってるんだな。君が嬉しいなら、もっと言ってあげるけど。Jestem pewna, że ty również wiesz, jak się czuję. Jeżeli chcesz, żebym powiedziała ci ponownie, zrobię to raz jeszcze. Krzyczałam tak głośno, że boli mnie gardło. Nie, Itaro-kun. Boku, kanbatta yo. Iku, iku. Shite? Hej, Itaro. To było w porządku, prawda? Jestem dobrą dziewczyną, prawda? All good. Och, dziękuję. Czuję się trochę tiklisz w środku. To chyba znaczy, że mam motyle w brzuchu. Tak się cieszę, Itaro. W takim razie, do później. Za bardzo zajęta swoimi myślami, Matsuri straciła równowagę. W ostatniej chwili złapałem ją za rękę. Udało mi się powstrzymać ją przed upadkiem na ziemię. Było blisko. Przepraszam. I dziękuję, Itaro. Czy wszystko dobrze? Matsuri tak się przestraszyła, że straciła siły i teraz się o mnie opiera. Ona i ja jesteśmy tak blisko razem. Jej twarz jest tak blisko, że czuję jej oddech. To może być pierwszy raz, kiedy widzę Matsuri z tak bliska. Jej twarz jest biała i przezroczysta, niczym ceramika. Ona jest piękna. Chciałbym jej dotknąć. Jej oczy lśnią. Czuję się przyciągany, kiedy na nie patrzę. Jej włosy są gładkie, lśniące. I ona tak ładnie pachnie w porównaniu z chwilą wcześniej. Tum, tum, tum. Jej bicie serca jest takie głośne. Jej bicie serca jest tak głośne, że słyszę je stąd. Hej, Itaro, czy ty również jesteś nerwowy? Ja również jestem nerwowa. Moje serce bije tak mocno. Czy to dlatego, że jesteś w pobliżu? Matsuri chwyciła mnie za dłoń. Itaro, proszę, czy powinniśmy to zrobić? Chcę, żebyś to zrobił. Proszę. Chciałam tego od dawna. Od naszej pierwszej randki. Ach, to może być trudne. Czego ona oczekuje? Kiedy o tym myślę, Matsuri czeka, aż ją pocałuje z zamkniętymi oczami.
Teraz jestem jeszcze bardziej nerwowy, kiedy musi na mnie czekać. Kropeczki. Itaro, daj mi więcej. 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 Chcę więcej. Woman. Kobiety. Sami na ulicy, na której zwykle nikogo nie ma. Wiele razy potwierdziliśmy swoją wzajemną miłość. Jeżeli mogę jakoś opisać to uczucie, to byłoby... Chciałbym, żeby to było wieczne. Ta myśl pojawiła się w mojej głowie. Ale to jest romantika. Tak wiele się dzisiaj wydarzyło. Ja cały czas tylko myślę o Matsuri. Oczywiście, ona jest pierwszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek miałem. Dlatego na początku byłem taki podekscytowany, a teraz trochę się wstydzę. Czy ja naprawdę jestem w niej zakochany? Czy może jestem zakochany w koncepcie miłości? Być może to tylko tymczasowe uczucie, które zniknie z czasem. Ale nadal... Ja nadal chcę o nią dbać. Ja nadal chcę być dla niej miły. Chcę robić to i tamto. W chwili obecnej ja po prostu kocham Matsuri. Ten fakt się nigdy nie zmieni. Ja kocham Matsuri. I znowu to samo. Czuję się, jakby ktoś mnie obserwował. Czuję się tak od pierwszej nocy. Co może to powodować? Być może to włamywacz? Nie, to niemożliwe. Nic nie zostało skradzione, a drzwi są zamknięte. Gdyby to był włamywacz, to bym zauważył. Nic nie jest nie tak w tym domu. Wszystko jest w porządku. Kto może mnie obserwować? Nie wiem, kto to może być. Nawet nie chcę o tym myśleć tej nocy. Na razie pójdę spać i przygotuję się na jutro. Trzymaj mnie mocniej, dobrze? Trzymaj mnie tak mocno, że mogę się złamać. Proszę. Złam mnie, proszę. Chcę, żebyś to zrobił. I tylko ciebie mogę o to prosić. Itaro, kocham cię. Tak bardzo cię kocham. Więcej. Ściskaj mnie mocniej, mocniej i mocniej. To jest dopiero kinki. No i zakwitła nasza Raflesia, czyli to już jest końcówka tej ścieżki. Dzisiaj jest święto. Oczywiście nie ma dzisiaj szkoły.
Nie mam dzisiaj nic do zrobienia i nie mam ochoty wychodzić na zewnątrz. Nie pójdę dzisiaj do szkoły, nie zobaczę moich kolegów z klasy, ani Matsuri. Nie sądziłem, że to będzie takie samotne. Już od jakiegoś czasu wyobrażam sobie twarz Matsuri. Nie potrafię myśleć o niczym innym. Chcę ją zobaczyć. Muszę zobaczyć Matsuri. Nic na to nie poradzę. Ale nadal za bardzo się wstydzę, żeby się z nią skontaktować. Nie chcę, żeby to było oczywiste, że szaleję na jej punkcie. Dlatego nigdy niczego nie inicjuję. Zawsze czekam, aż ona sama do mnie przyjdzie. Ja wiem, że to tylko głupie zmartwienia, ale chciałbym potrafić być bardziej otwarty z moimi uczuciami. Klatter. Hej, co do cholery? Usłyszałem przed chwilą hałas spod podłogi. A więc to naprawdę był włamywacz. Konfrontacja z nieznanym potrafi być straszna. Ale jako mężczyzna, mężczyzna by nie uciekł. Dobra, i tak nie mam dzisiaj żadnych planów. Zadecydowałem, że poświęcę ten dzień, żeby odkryć, kto mnie obserwuje. Wiem, że ktoś tam jest. Wyłaź. Poszedłem na zewnątrz i sprawdziłem każdy zakamarek werandy. Ale nikogo tam nie było. Być może to było jakieś zwierzę. Może to był bezdomny kot, albo dzikie zwierzę z innej rezydencji. To jedyne logiczne wyjaśnienie. Tja, wiedziałem. To wszystko w mojej głowie. Poddałem się i wróciłem do środka. Ale wtedy stało się. Poczułem mrowiący ból z tyłu mojej głowy. Gdzie? Myślę, że byłem nieprzytomny od jakiegoś czasu. Usłyszałem jakiś dźwięk, sprawdzałem werandę, a potem nagle ktoś mnie uderzył od tyłu. A później... Dzień dobry, Itaro. Jak się czujesz? Upewniłam się, żeby nie uderzyć cię za mocno. Z twoją głową wszystko dobrze, prawda? Obserwowałam cię. Od samego początku. Przez cały ten czas. Och, zauważyłeś. W takim razie wiedziałeś o wszystkim. Ukrywałam się pod twoją podłogą przez długi czas, od kiedy powiedziałeś mi, że mnie kochasz. Co? Jak można ukrywać się pod podłogą? Wyrwałaś panele i weszłaś pod panele? Czy byłaś w jakiejś piwnicy? Ale on mieszka na piętrze, chyba. Więc to nie ma sensu. Wiem o tobie wszystko. Każdy sekret, który posiadasz. Znam go. Znam twój numer telefonu i twój adres e-mail. Znam twoją datę urodzin, twoją rodzinę i każdą złą rzecz, którą zrobiłeś w przeszłości. Widziałam, jak się uczysz, widziałam, jak bierzesz kąpiel, widziałam, jak idziesz do łazienki, jak myjesz zęby. Widziałam to wszystko.
Widzę wszystko w tym domu. Czy to nie jest niesamowite? Och, i oczywiście. Dobrze wiem, że wzywałeś moje imię i robiłeś ze sobą zboczone rzeczy. Trochę przypał. Tak się cieszę, Itaro, tak się cieszę. Ponieważ to oznacza, że naprawdę się kochamy, prawda? Nie wiem, czy o tym wiesz, ale robiłam zupełnie to samo, myśląc o tobie. Jaka byłam w twojej głowie? To było cudowne, czyż nie? Ostatnia noc była dla nas taka wyjątkowa. Czy nie uważasz, że to cudowne? Jesteś jedyną osobą w całym tym wszechświecie, która może zachować każdą zbereźną część mnie dla siebie. Hej, Itaro. Coś nie tak. Dlaczego na mnie patrzysz z taką przerażoną miną? Musisz być teraz naprawdę zdenerwowany, prawda? Jest w porządku. Kocham cię tak bardzo, że nie mogę tego kontrolować. Całym moim sercem. Itaro, ty kochasz mnie również. Czyż nie? Ja... nienawidzę cię. Wypróbujemy tę opcję. O mój Boże, ona nawet śmieje się jak Rena z Higurashi. To oznacza, że Matsuri jest tylko niechcianym dzieckiem dla Itaro, czyż nie? Matsuri wa iranai ko nan da yo ne? Iranai ko tte koto wa mou ikite iru kachi mo nai yo ne? Matsuri jest niechcianym dzieckiem. Ona jest niechcianym dzieckiem. W takim razie nawet nie zasługuje na to, by żyć. Czy ty mnie okłamałeś, mówiąc, że mnie kochasz? Teraz za późno, żebyś zmienił zdanie. Przestraszyłem się. What the hell? To się aż źle obserwuje. Hola. Mite. Kimi no kirai na boku ga kizutsuiteru yo. Zobacz. Jestem tą, której nienawidzisz i strasznie mnie to boli. Tanoshii ne.
Czy to nie jest zabawne? To jest zabawne, czyż nie? Czy to nie jest zabawne? Hola, hola, hola! Kono, konoi! Sekai ichi iranai gomi me! Kiero! Ktabare! No dalej, no dalej, no dalej! Jesteś najbardziej niechcianym śmieciem na tym świecie. Zniknij, przepadnij w piekle. Boże. Matsuri nadal uderza się w twarz. Ponownie i ponownie. Ponownie i ponownie. Nawet kiedy kształt jej niegdyś pięknej twarzy stał się nie do poznania, ona dalej nie przestawała. To jest to naprawdę dziwny widok. Wręcz surrealny. Musiałem o tym myśleć jak o czymś innym. Nie mogę jej powstrzymać od samookaleczania. Mogę tylko obserwować. Nie mogę wstać, żeby ją powstrzymać. Kiedy się obudziłem, moje ręce i nogi były związane. Nie mogę ruszyć moimi kończynami, a co dopiero moim ciałem. Jej twarz, cała pokryta krwią i pełna szaleństwa, patrzyła prosto na mnie. Itaro, to boli. To boli tak bardzo. Życie nie ma żadnego sensu. Jeżeli nikt mnie nie kocha, to wolałabym umrzeć tu i teraz. Nigdy więcej nie dotkniemy się ponownie, więc te piersi są bezużyteczne. Nie ma żadnej potrzeby, żebym dalej je miała, czyż nie? Soka, soka. Cza mo iyo ne, mo iranai ne. Konna no. Dotte. W takim razie zadecydowane. Nie potrzebuję ich już. Pozbędę się ich. Matsuri ma spojrzenie szaleńca, ale również wygląda na dziwnie szczęśliwą. Ona ściągnęła swoją koszulkę, pokazując mi swoją białą skórę. A wtedy, powoli, ostrym nożem, zaczęła odcinać własne piersi. Ja chcę... To boli, ale jest w porządku. To takie zabawne, czyż nie? Czerwony płyn pryska na moją twarz. Matsuri dalej się rani, a ja tylko obserwuję. Nie mogę uratować Matsuri. Nie mogę. Ponieważ powiedziałem, że jej nienawidzę. Powiedziałem jej wcześniej, że ją lubię, a potem temu zaprzeczyłem. Nie mam prawa ją uratować. Żałuję, że powiedziałem te słowa. Obserwowałem ją do samego końca. Łzy zbierały się w moich oczach. Nie mogłem ich powstrzymać. Przepraszam, Matsuri. Niczego o tobie nie wiem. Nie potrafiłem zrozumieć nawet jednej rzeczy w tobie. Jak długo to trwało? Matsuri leżała obok mnie. Jej ciało naciskało na moje, martwe. Jej puste oczy patrzyły prosto na mnie.
Czy ona mnie osądza? Czy ze mnie drwi? Być może ja tylko słyszę rzeczy w mojej głowie. Chciałam być przez ciebie zniszczona. Matsuri, miałem przeczucie, że tak myślisz. Bad end, okrutny i nieracjonalny świat. Okej, to teraz drugie zakończenie. Kocham cię, Matsuri. Och, to świetnie. Ja kocham cię również, Itaro. Kocham cię tak bardzo, Itaro. Hej, Itaro, czy mogę cię pocałować? Chociaż to nie będzie normalny pocałunek. To po to, żeby złożyć przysięgę. W porządku. W ogóle co to za odpowiedź? To naprawdę dziwne, czyż nie? Dlaczego czuję potrzebę, żeby pocałować osobę, którą lubię? Nieważne, jak wiele razy to robię. Cały czas mi mało. Kiedy widzę osobę, którą kocham, chcę być z nimi cały dzień, przez cały czas. Chcę być przy nich. Nie mogę przestać pragnąć ich miłości. Czy nie uważasz, że to dziwna tajemnica? To cudowna, cudowna tajemnica. Ani ja, ani ty nie zrozumiemy jej nawet po tym, jak umrzemy. Och, Itaro, chcesz to zrobić? Nie, jeszcze nie. Dzisiaj to ja przejmę prowadzenie. Nie martw się. Później pozwolę ci zrobić, co tylko zechcesz. Dobrze? Więc na razie, zrób to, o co cię proszę. A teraz, Itaro, przytul mnie tak mocno, jak tylko możesz. Tak mocno, że nie będę mogła się ruszyć. Powoli zbliżyłem do siebie Matsuri. A wtedy bardzo mocno ją przytuliłem. Tak mocno, że już nigdy mnie nie opuści. Ścisnąłem ją tak mocno, że odpowiedziała na doświadczenia. To był czas w miłości, który wydawał się wiecznością. Ten czas nareszcie nadszedł, czyż nie? Nawet nie wiem, jak wiele razy już o tym marzyłam. Obserwowałam cię od tak dawna. Zawsze chciałam cię na własność. Od teraz już zawsze będę przy tobie, chociaż twoje serce już i tak do mnie należy. Kocham cię, Itaro. Kocham cię najbardziej na świecie.
Nie chcę, żebyś mnie kiedykolwiek zostawił, więc proszę, spraw, żebym była twoją żoną. O rany. Sprawię, że będziesz szczęśliwy. Obiecuję. Przysięgam. Hej, czy wiesz o tym? Złamanie kogoś, kogo kochasz, jest niesamowitym uczuciem. Nie obawiaj się. Ja łamałam wiele rzeczy przez całe życie. Tak po prostu bywa. Chcę, żebyś zrobił to samo ze mną. Proszę nie. Wypalę się w twoich wspomnieniach tak mocno, że nigdy o tym nie zapomnisz. Jak toksyczna ex. Mam nadzieję, że kiedy moje ciało zniknie, będę na zawsze żyła wewnątrz ciebie. Chcę być tutaj dla ciebie. Więc, Itaro, mam do ciebie przysługę. Czy jej wysłuchasz? Nie, żebym miał inne wyjście. Oczywiście. Dziękuję ci. A teraz proszę, duś mnie. O, proszę, nie. Nie usłyszałeś mnie. W takim razie, powiem to jeszcze raz. Itaro, proszę, złam mnie. O rany. Bro, please, no. Wiedziałem, że tak się to skończy, ale czemu? Położyłem ręce na szyi Matsuri i ścisnąłem ją z całej siły. Ona tego chciała, więc ścisnąłem ją z całej siły. Nie dlatego, że mnie błagała. Robię to dla siebie, nie dlatego, że mi mówi. Matsuri brzmi, jakby była w bólu, ale ona w ogóle nie stawia oporu. Zauważyłem, że próbuje mi coś powiedzieć, więc na chwilę puściłem swój ścisk. Itaro, dziękuję ci. Robisz to świetnie, a teraz więcej i więcej. Nie bądź dla mnie łagodny. Chcę być duszona bardziej, Itaro. To jest takie dobre uczucie. Ktokolwiek mnie teraz słyszy, musi myśleć, że czytam jakiegoś pornola. I to naprawdę dziwnego. Ściskaj mnie mocniej i mocniej. Nie obchodzi mnie, co się ze mną stanie.
Itaro. Jesteś wystarczająco silny, żeby mnie złamać. Proszę, złam mnie. Kocham cię. Chcę poczuć twoje ręce jeszcze mocniej. Złam mnie. Złam mnie. Kocham cię. Chcę, żebyś to zrobił. Nie wiem, jak wiele czasu minęło. Jestem pewien, że byłem tak bezinteresowny jak Matsuri. Ja po prostu musiałem skoncentrować się na tym, żeby ściskać jej szyję mocniej i mocniej. Nigdy nie znudziłem się patrzeniem na jej twarz, poskręcanej z bólu i szczęścia, za każdym razem, kiedy wkładałem w to siłę. To wydawało się być tylko chwilą. Kiedy się ocknąłem, było za późno. Pustka. Jedyne co wiem, to to, że to był czas pełen euforii. Kiedy się ocknąłem, Matsuri była martwa. Ja, który pozostał tam sam, po prostu tam stałem, skonfrontowany z jej ciałem. Złamanie kogoś, kogo kochasz, jest niesamowitym uczuciem. Przypomniały mi się słowa Matsuri. Niczego nie żałuję. Jestem szczęśliwy, że cię poznałem. Nawet teraz się tak czuję. Matsuri nadal leżała tam z uśmiechem. Szczęśliwe zakończenie, bez formy. No i mamy nasze pierwsze prawdziwe zakończenie tej gry. True ending ścieżki Matsuri. W ogóle z tego co wiem, to ten remake wprowadza też jakieś chyba krótkie dodatkowe sceny, ale prawdopodobnie musimy przejść całą grę, żeby je zobaczyć. Także musimy sobie na to poczekać. Być może jeszcze da się je jakoś uratować. Być może remake na to pozwala. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie pozwolę wam słuchać się w tę przyjemną muzykę klimatyczną i za chwilę usłyszymy się w kolejnej części tego filmu.
Pragnęłam tego od dawna. Nie mogłam się tego doczekać. Kogoś, kto spełni moje życzenie. Bycia złamaną przez kogoś, kogo kocham. Aby być uwolnioną od tego świata, od życia. Niech ktoś, ktokolwiek, niech proszę, ktoś mnie zabije. Chcę zniknąć z tego świata. Chcę zniknąć z tego świata. Chciałam umrzeć, ale nieważne jak bardzo sobie tego życzyłam, świat mi na to nie pozwalał. Zawsze byłam szczęśliwa, zawsze się uśmiechałam, pomimo tego, że w środku pragnęłam śmierci. Ja, która sprawiała, że wszyscy inni się śmiali, moje serce było pełne ciemnej rozpaczy. To była osobowość, którą stworzyłam. Zaprzeczenie mojego umysłu i ciała. Prawdziwa ja była zupełnie inna. Nieważne jak ciężko było, nieważne jak bardzo pragnęłam zniknąć, nie pozwolono mi żyć tak jak tego chciałam. Uśmiechaj się i śmiej, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, ten świat jest takim ciemnym i bolesnym miejscem do życia. Ktoś, kiedyś, mi powiedział: jesteś szczęśliwą osobą. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Niczego o mnie nie wiesz. Twój uśmiech sprawia, że wszyscy czują się lepiej. Nie przypuszczaj takich rzeczy. Ty nigdy nawet nie wiedziałeś, o czym myślę. Jesteś słońcem, które lśni dookoła innych. Wy wszyscy narzucacie na mnie swój obraz. Wy nawet nie próbujecie mnie poznać. Kto zadecydował, że jestem szczęśliwą osobą? Jestem jedyną, która zna samą siebie. Jestem samotna. Ponieważ ludzie narzucają na mnie swoją wizję, a potem zostawiają mnie, jak poznają moją prawdziwą ja. Amen. Nie patrzcie na mnie. Zostawcie mnie samą. Przestańcie mnie krzywdzić. Zostawcie mnie samą. Ostatecznie nie chciałam z nikim być, ponieważ nie chciałam być skrzywdzona. Nie chcę niczyjego serca. Nie chcę pokazywać nikomu mojego serca. Nikogo nie potrzebuję. A na końcu tej bolesnej podróży nareszcie cię poznałam. Ciebie, który spełni moje życzenie. Tak długo cię szukałam. Więc to jest miejsce, w którym skończę. Miejsce spoczynku i snu. Dziękuję za grę. Pierwsze hasło. S. O rany. Wiedziałem, że to będzie ciężki koniec, ale voice acting sprawił, że to bolało jeszcze bardziej. Nie byłem na to gotowy. To by było na tyle na tę ścieżkę z Menhera Flesi. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, pomimo tego, że mój głos troszeczkę umierał momentami. Oczywiście jak najbardziej zachęcam do pisania komentarzy, chciałbym poznać waszą opinię na temat tej ścieżki. Może macie jakąś teorię odnośnie przeszłości Matsuri, albo chcecie powiedzieć cokolwiek innego na temat tej ścieżki. Ja zawsze chętnie to odczytam. W każdym razie z mojej strony to wszystko, tak jak zawsze zapraszam na Discorda i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!